Słuchajcie, rzeczywiście ten obóz, na którym byliśmy, to był niesamowity czas. Myślę, że wszyscy, którzy byli, mogą to potwierdzić. Ale muszę powiedzieć, że jedna taka rzecz była taka bardzo widoczna w tym wszystkim, oprócz tego, że mogliśmy się dużo nauczyć, że mogliśmy uwielbiać Boga, to, co było bardzo widoczne, to były relacje, tak? Relacje. To są rzeczy, które w jakiś sposób trudno udawać, szczególnie jeżeli się jest cały tydzień ze sobą. Jak tu jesteśmy przez 2 godziny, no to czasami różne rzeczy można udać, można przymknąć oczy na pewne rzeczy, natomiast jak się jest przez cały tydzień, no to już jest trudniej. I muszę wam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia my jako Kościół zdaliśmy ten egzamin bardzo dobrze. Mieliśmy świetny czas, świetne relacje i słuchajcie, chcieliśmy tak krótko w tej chwili podzielić się tym, co jeśli chodzi o relacje, dlatego że wierzę w to, że my jako Kościół jesteśmy powołani do relacji, tak? My jako ludzie jesteśmy powołani do relacji, ale jako Kościół zdecydowanie tak. I powiem wam, że zastanawiałem się nad tym, jak podejść tutaj do tego tematu, no bo z jednej strony ten temat znamy, tak? Wszyscy wiedzą mniej więcej, co to są relacje, każdy żyje w jakimś kontekście, w jakimś środowisku, gdzie ma relacje z ludźmi, a z drugiej strony jest to taki temat, który na pewno jeszcze w wielu miejscach potrzebuje jakiegoś doszlifowania na pewno, nie? I, bo tak myślałem, zacznijmy od tego, co to jest Kościół? Kościół to są ludzie, według tego, co Biblia mówi, tak? I teraz, kiedy ja myślę o grupie ludzi, to od razu widzę wszystkie indywidualności, tak? Że każdy z nas jest indywidualną osobą, tak? Że każdy z nas ma jakiś zupełnie inny charakter. Z jakiegoś zupełnie innego środowiska pochodzi, które nas kształtuje też, tak? Każdy z nas wychował się w zupełnie innym domu i moglibyśmy tych elementów wymieniać bardzo dużo, łącznie z tym, że to gdzieś kreuje pewne indywidualne spojrzenie na rzeczywistość, indywidualne spojrzenie na każdego z nas. I w związku z tym można powiedzieć Kościół, no to jest grupa takich indywidualności, tak? I teraz w jaki sposób Bóg zamierzył, żeby ta grupa indywidualności, grupa zupełnie innych ludzi jakby uczyniła zmianę w tym świecie, tak? Bo do tego jesteśmy powołani. I powiem wam tak, że jak ja sobie myślałem o różnych grupach ludzi, tak? To, co ja widzę, no powiedzmy, poczynając od tego, że przychodzi pewna grupa, powiedzmy, do teatru, jakoś lubię ten przykład, siadają koło siebie, sztuka się kończy, tak, oni wychodzą i nagle się okazuje, że nikt praktycznie ze sobą nie zamienił ani jednego słowa, albo zamienił jakoś sporadycznie, po prostu była grupa ludzi, rozeszła się, tak, no. Trzeba powiedzieć, trudno powiedzieć, żeby tam były jakiekolwiek relacje, ale zauważmy taką rzecz, że dzisiaj wiele kościołów w dość podobny sposób podchodzi do tego, tak? Ludzie przychodzą, oglądają, co się dzieje, tak? Uczestniczą bądź nie, w zależności od tego, tam jak się czują, czy jakie mają preferencje akurat. Następnie wychodzą, rozchodzą się i na dobrą sprawę mamy temat zamknięty, nie? I teraz jest pytanie, czy jeżeli właśnie podchodzimy do Kościoła jako do grupy ludzi, to czy tak powinniśmy to traktować, tak? No bo wiemy, że to nie jest budynek, wiemy, że to nie jest niedzielne nabożeństwo, tak? W związku z tym, jeżeli Biblia określa Kościół jako grupę ludzi, to musi być coś więcej niż siedzenie obok siebie, tak? I wiecie, no myślę, że każdy z nas z życia zna wiele, wiele przykładów, gdzie te relacje są trochę bardziej rozwinięte niż ten przykład, o którym mówię, tak? I zazwyczaj jest, ja to nazwałem coś takiego jak jakiś taki element napędowy, element gdzieś spójny dla danej grupy związany z relacjami, czyli na przykład, tak? Mogą być relacje biznesowe. Ja pracuję w takiej międzynarodowej korporacji i okazuje się, że przyjeżdżają do nas ludzie, których ja w życiu nie widziałem na oczy, oni przyjeżdżają, powiedzmy, z zupełnie innych krajów i gdyby nie biznes, no to oni by nigdy nie przyjechali, nie? W związku z tym ja mogę powiedzieć, ja mamy z nimi relacje, ale to są takie stricte biznesowe relacje, tak? Ja mam za zadanie z nimi pogadać, usiąść, kawę się napić, dogadać to, co mamy do dogadania i on sobie wyjeżdża i, prawda, no te relacje istnieje, ale
ale ona jest wokół czegoś, tak? Oczywiście możemy tutaj też wymieniać jakieś hobby, wspólne zainteresowania, jakieś nauka. To są wszystko grupy ludzi, którzy skupiają się wokół czegoś. I powiem wam, że teraz myślałem o tym, jak podejść do tematu Kościoła, tak? Z czego powinny wynikać relacje w Kościele? I zacząłem szukać w Biblii, kilka wersetów chciałem przeczytać, co Paweł akurat pisze na ten temat. Chciałem przeczytać z listu do Efezjan, 4 rozdział. Zacznę czytać. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali tak, jak przystoi na powołanie wasze. Wiecie co, jak myślałem o tym wersecie, to się tak wydaje, no to dobra, to jest wstęp do czegoś, tak? Ale zacząłem sobie o tym myśleć i zauważyłem taką rzecz, że Paweł, i tutaj chcę powiedzieć, że ja mam wielki szacunek do tego faceta, bo on nie tylko mówił, on przede wszystkim żył, tak? I w związku z tym mamy wielu nauczycieli, wielu ludzi, którzy różne rzeczy nam mówią, tak? Ale i to czasami się gdzieś tam zamyka w jakiejś sferze takiej teorii, ktoś się czegoś nauczył, w związku z tym nam przekazał i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Pawła, to ja nie mogę powiedzieć, żeby to było coś takiego, dlatego że ten facet oddał życie za to, w co wierzył, tak? I popatrzcie, teraz to co ja rozumiem przez ten werset, abyście postępowali tak, jak przystoi na powołanie wasze. Ja to sparafrazuję teraz. Zostaliście powołani, czyli wybrani, i postępujcie w związku z tym tak, żeby pokazać, że jesteście tego godni. Nie? Możemy w inny sposób podejść do tego. Inaczej ten. Czyli popatrzcie, dostaliśmy coś bardzo cennego, powołanie, wybranie, tak? A teraz musimy postępować tak, żeby pokazać, że jesteśmy tego godni. Czytam dalej. Z wszelką pokorą, czyli do czego jesteśmy powołani? Do tego, żeby z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedny drugich w miłości, tak? I my powiemy, super, na obozie widzieliśmy, udało nam się znieść siebie nawzajem z miłości. Super było, naprawdę. I wiecie co? Ale na tym nie jest koniec. Ja teraz przeskoczę do pierwszego listu do Koryntian, bo Paweł jakby rozwija tą myśl i tutaj chwileczkę, zaraz sobie otworzę. Pierwszy list do Koryntian 12 i będę czytał od 12 wersetu. I popatrzcie, jak zobaczycie w tamtym rozdziale w Efezjan, on pisze praktycznie to samo, tylko tutaj trochę rozwija. I jest tutaj napisane coś takiego. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszelkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak jak i Chrystus, tak? Czyli on jakby wchodzi głębiej. To nie chodzi tylko o znoszenie siebie, tak? Zaciśnięcie zębów i jakoś przetrwam, ale on mówi o jedności, tak? Że jesteśmy jednym ciałem. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma, tak? Jeżeli rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Nie wiem, czy zauważyliście, teraz jak wrócę do tego, co mówiłem, że jesteśmy zbiorem indywidualności. Każdy z nas ma inny światopogląd, inne spojrzenie, ale też inne talenty, inne powołanie, do czego innego jest przeznaczone, tak? I popatrzcie, Paweł porównuje Kościół do ciała, tak? Każdy z nas wie, jak ciało wygląda, tak? Że są ręce, są nogi i teraz, no dobrze by było, gdyby to jakby razem współpracowało, tak? No bo jeżeli tak się nie dzieje, no to mówimy tutaj o pewnego rodzaju inwalidztwie, tak? Że jeżeli ja chcę wstać, a nogi odmawiają mi posłuszeństwa, to się okazuje, że no, że coś jest z moimi nogami nie tak, tak? I teraz to, co on mówi, że jeżeli ktoś myśli
że na przykład nie potrafi grać na instrumencie, w związku z tym on nie należy do tego ciała, to Paweł mówi, nie, to jest bzdura. Znajdź twoje powołanie, dowiedz się, czym jesteś i zobaczysz, że jest twoje miejsce w tym ciele, tak? W ciele Chrystusa. Jeżeli całe ciało byłoby okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo nogom nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te w ciele, które uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszym większą wartość. I to też chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że często, kiedy czujemy się gdzieś, że jesteśmy mniej warci, to weźmy pod uwagę, że Bóg to zupełnie inaczej zaplanował. Jeżeli jesteś w twoim powołaniu, jeżeli jesteś w tym ciele, to to, co robisz, jest bardzo ważne. I powiem wam, i przeczytam jeszcze kawałek. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I powiem wam, że jak w ogóle myślałem o tym, o ciele jako takim, no to tak jak mówię, no jest to zbiór pewnych członków, których zadanie każdego członka jest jakby inne, ale jest czymś powiązane, tak? I teraz tylko wrócę jeszcze do listu do Efezjan, ten sam czwarty rozdział, bo ja tak jak mówiłem, Paweł tutaj rozwija, jakby trochę z innego punktu podchodzi i tutaj pisze coś takiego. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przyzwoitość świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Iż aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej. W związku z tym, po co to wszystko jest? I wiecie co, jak ja o tym myślałem, to zauważcie taką rzecz, każdy z nas ma inną funkcję, ale jeżeli będziemy w tym wszystkim jedności, jeżeli nasze relacje będą łączyć te wszystkie funkcje, to będzie możliwość wzrostu i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, tak? Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzących na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zauważcie taką rzecz. On tutaj wspomina o stawach, tak? Ja wierzę w to, że stawy, o których on wspomina, to są relacje. Tak? I zatoczyliśmy wielkie koło, tak? Od grupy ludzi, która jest po prostu grupą indywidualności, poprzez zadania, które każdy gdzieś tam ma, i doszliśmy do wzajemnie zasilających się stawów. Ale on coś jeszcze tutaj innego pisze. Wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Czyli zauważcie taką rzecz. Naszym zadaniem, to relacje, które my mamy, mają za zadanie posilać siebie nawzajem. Nie tylko zasilać służbę, którą ja mam, do której ja jestem powołany, ale posilać służbę ludzi, którzy są dookoła. Dlaczego to wszystko jest? Jeżeli to będzie tak funkcjonować, to wtedy będziemy rosnąć,
będziemy dojrzewać, dojdziemy do pełni Chrystusowej, tak? I wiecie co? Ja wierzę w to, że w innym miejscu Paweł mówi o męskiej doskonałości, tak? Że dochodzimy do męskiej doskonałości, do tego, żeby jako Kościół, tak w cudzysłowie to nazwę, stać się mężczyzną. Wiecie co? Powiem tylko dwa zdania. Ja wierzę w to, że jeżeli mężczyzna wstaje rano, wychodzi z domu z takim mocnym nastawieniem, że on dzisiaj będzie zmieniał rzeczywistość, która jest dookoła niego, to on to zrobi. Amen? I teraz wam powiem tak. Ja wierzę w to, że Kościół, który będzie zdrowym Kościołem, gdzie wszystkie elementy, wszystkie członki będą znały swoje miejsce, będą połączone stawami, czyli tymi niesamowitymi relacjami, które Bóg daje, któregoś dnia stanie z takim przekonaniem, że On będzie zmieniał rzeczywistość we Wrocławiu, to ja wierzę w to, że cały Wrocław będzie patrzył na Niego i będzie patrzył, jak niesamowicie rzeczywistość się zmienia. Słuchajcie, dlatego powiem wam tak, super, że mamy świetne relacje, ale to nie jest koniec. To jest początek drogi, słuchajcie. Dlatego, że naszym zadaniem jest posilać siebie nawzajem po to, żeby tak jak ten mężczyzna, któregoś dnia stanąć i uczynić różnicę. Amen. Kochani, bo my tutaj się przygotowaliśmy wśród liderów, żeby wam jeszcze powiedzieć o paru rzeczach, to ja bym chciała tak w skrócie wam tylko powiedzieć, że ten czas w ogóle oczywiście w Łagowie był niesamowity i myślę, że tutaj jak Krzysztof powiedział o tym, jak ważne są relacje między nami, że to my jesteśmy połączeni, żebyśmy mieli tego świadomość, to myślę, że kolejną rzeczą, która się bardzo nieodłącznie z tym wiąże, jest fakt tego, że każdy z nas, jak to jeszcze Krzysztof powiedział, jesteśmy indywidualnościami. Każdy z nas jest pięknym zbiorem różnych wad, zalet, naleciałości z naszego dzieciństwa, jakichś schematycznych myśleń, różnych takich rzeczy. I jak więc jesteśmy obok siebie, to no nie ma szansy na to, żebyśmy w żaden sposób się gdzieś tam nie kopnęli, nie wiem, nie uszczypnęli, nie, no w jakiś sposób gdzieś tam nie urazili kogoś czy ktoś nas, wiecie, jesteśmy takimi kamieniami, które się ścierają, aby właśnie, ale w tym Bóg nas buduje po to, żeby stworzyć coś niesamowitego, nasz Kościół, który po prostu będzie miał wpływ tutaj na Wrocław. Chciałam wam przeczytać najpierw takie słowo z listu do Filipian, drugi rozdział. Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co i cudze. I czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I jeszcze fragment z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. I powiem wam szczerze, ja chciałam powiedzieć taką rzecz właśnie a propos uraz i konfliktów różnych, których gdzieś tam możemy doświadczyć w Kościele, ponieważ tak właśnie jak było mówione, się różnimy. Chciałam wam powiedzieć, że dla mnie WDJ jest domem. Ja związałam się z nim na całe życie. Nie ma takiej siły, która by mnie z tego Kościoła wyrzuciła, jeżeli to nie byłby Bóg, który by mnie gdzieś wysłał, oczywiście w porozumieniu i w błogosławieństwie z pastorem. Nie ma takiej siły, bo ja wierzę, że Bóg porównał Kościół do oblubienicy. Tak, że my jesteśmy tym Kościołem, jesteśmy Jego oblubienicą i że On kocha nas wszystkich
i chcę, żebyśmy my kochali się nawzajem, żebyśmy dali sobie nawzajem miłosierdzie, tak jak On nas ukochał i jak nam odpuścił wszelki grzech, wszelkie występki i wszystko. I wydaje mi się, że jeśli chcemy budować zdrowe relacje, nie oparte na urazach, bo wiecie, tak naprawdę to dlaczego są urazy, skąd one się biorą? Z tego, że się różnimy, ale wiecie, w 90% to są po prostu, to jest brak komunikacji, znaczy, albo błędna komunikacja, niezdrowa komunikacja. Ja sobie myślę, co ktoś myśli, podważam czyjeś motywacje, czy na pewno ten ktoś co powiedział albo nie powiedział. Teraz wiecie, byliśmy w Łagowie, było mnóstwo okazji i sytuacji do tego, żeby się obrazić na kogoś, a nie usiadł ze mną przy obiedzie, albo usiadł z kimś innym, albo w ogóle nie widział mnie, nie dostrzegł, albo coś tam. I jakby wiecie, oczekiwania, które mamy, zawsze doprowadzą cię do miejsca, że no, będziesz gdzieś tam sfrustrowany, rozgoryczony trochę i może nie zrozumiesz tej drugiej osoby. I właśnie niezrozumienie bardziej jakby dzieli nas, niż tak naprawdę jakaś zła, ukryta motywacja, która jest negatywna wobec ciebie. Że tak naprawdę to my często ranimy siebie nawzajem tylko dlatego, że po prostu jakby właśnie nie mówimy sobie dokładnie, co jest w naszym sercu, albo sobie dopowiadamy coś, co ktoś tak, a ktoś tak sobie pomyślał. To może być też zazdrość, zawiść. Wiecie, wchodzimy do kościoła jako ludzie, którzy nawracają się do Boga i jesteśmy zachłyśnięci Jezusem i myślimy, że wszyscy są tacy cudowni jak Jezus, który nas kocha i jest bez skazy i bez zmazy. I tak samo każdy z nas po prostu nas przyjmie, uściska, nie odrzuci, będzie dla nas serdeczny. Jak będzie nas widział, to po prostu rzuci nam się na szyję. A często bywa różnie i tak naprawdę musimy sobie z tym poradzić. To jest jakby, my wnosimy do kościoła taką zalążkę też, cząstkę naszej cielesności, cząstkę, nawet czasem dużą niż cząstkę, tak, większą połowę naszej cielesności właśnie, pycha, nasz egoizm. I wiecie, wydaje mi się, że miłość zaczyna się do siebie nawzajem i życie bez urazy wobec siebie zaczyna się w momencie, kiedy się uniżymy, kiedy tą drugą osobę postawimy wyżej nad siebie. Kiedy powiemy, kiedy zobaczymy, będziemy dostrzegać wartość w tej osobie, bo wiecie, nawet ja tu stoję, niektórzy z was patrzą na mnie i myślą, i mają już filtr nałożony przez to, kto o mnie coś powiedział, co wy sami sobie wymyśliliście o mnie. Połowa rzeczy może być z tych nieprawdą, bo nikt na przykład ze mną nie rozmawiał o tym, ale już macie jakiś obraz mnie, prawdziwy, nieprawdziwy, nie wiem, nie? Natomiast wierzę w to, że no w taki sposób nie zbudujemy kościoła pełnego mocy, pełnego chwały, gdzie będziemy właśnie jak te stawy, gdzie staniemy za sobą nawzajem i coś zrobimy w tym mieście. Nie zrobimy, kochani. I ja mówię wam poważnie, że to jakby jest bardzo ważna rzecz, bo relacje tak naprawdę, to Bóg stworzył nas. Każdy, który siedzi koło siebie, po prostu stworzył ciebie dla tej osoby drugiej. Każdy z was jest niesamowitym darem i potencjałem. I musimy dostrzegać, patrzeć przez pryzmat Bożego Słowa i patrzeć Jego oczami na siebie nawzajem. I to jest tak naprawdę kluczem do tego, żebyśmy mogli kochać się mimo wszystko, kochać się mimo sytuacji, które nam gdzieś przykrości, które nam czasem, wiecie, uraza tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie musimy jej dopuścić nawet do siebie. Zależy, w którym momencie się zatrzymasz i w którym momencie powiesz nie, ja ponad to stawiam miłość do tej osoby, bo Bóg mnie ukochał i Bóg ukochał tą osobę. Jeżeli przyobleczysz się miłosierdziem mimo wszystko, mimo sytuacji, może rzeczywiście masz jakąś rację w tym, że ktoś cię zranił, ktoś cię, nie wiem, powiedział źle o tobie gdzieś, a ty to usłyszałeś, a on ci tego nie powiedział. No wiecie, po prostu są różne sytuacje, ale jeżeli zasadę pierwszą stworzysz, że będziesz wybaczał, że jakby wyjdziesz naprzeciw, nawet kiedy jeszcze nie poczułeś, że ktoś cię uraził, to ty już wychodzisz z przebaczeniem i z miłosierdziem. To jest klucz do tego, żebyś wzrastał w zdrowych relacjach. Ale tutaj, kochani, potrzeba jest dojrzałości. Więc pierwsze, szybko przebaczaj, szybko. Nie czekaj, aż to się w tobie zakorzeni i zacznie tobie pracować i zaczniesz myśleć już na temat tej osoby jako i założysz filtr i zobaczysz, że będziesz uważał, że ta osoba to już jest po prostu straszna w twoich oczach i taka jest. Nie czekaj do tego momentu. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z tym i gdzieś to tak w tobie już się zakorzeniło, to radzę, porozmawiaj z liderem swoim, z osobą, która jest rozsądna,
która jest jakimś przewodnikiem duchowym w kościele, porozmawiaj z nią o tym, ale nie w sensie plotkowania, bo wiesz, co on mi zrobił. Jeżeli wyjdziesz z taką postawą, to gwarantuję ci, żaden lider ciebie nie wysłucha, ponieważ my nie będziemy czegoś takiego popierać w kościele, jak plotkowanie i szemranie. To jest najgorsze diabelstwo, naprawdę, słuchajcie, mówię poważnie, to jest najgorsze diabelstwo, jakie mógł po prostu diabeł wymyślić, żeby podzielić Kościół, żeby podzielić nas, żebyś ty patrzył na kogoś nie przez pryzmat miłości Bożej i tego, jak cudowna jest ta osoba, jak wspaniała jest, mimo że może coś cię uwiera w niej, bo może nie jest taka jak ty, a ty lubisz takich osób, otaczać się osobami, które są podobne do ciebie. Bóg postawił cię, ją na twojej drodze po to, żeby ciebie wyszlifować, żeby ciebie przemienić. I z jaką postawą wyjdziesz, czy pokory, czy pychy, to zależy od ciebie. I tak naprawdę też powiem wam, że kiedy zaangażujecie się w służbę, do czego też zachęcam w Kościele bardzo, to dopiero wtedy też zobaczycie w swoim sercu, jakie motywacje macie, dlaczego służycie i na przykład w momencie, kiedy ktoś bardziej będzie jakoś adorowany przez kogoś, przez pastora czy przez osobę, na której ci zależy, to dopiero wtedy zobaczysz, co jest w twoim sercu też i zobaczysz, czy twoja motywacja była naprawdę prawdziwie służyć w miłości, czy też w jakiś sposób, to co czytałam, tak? Nie szukajmy próżnej chwały, ale wierzę w to, że kiedy będziesz wywyższał drugą osobę, jej dary, jej obdarowania błogosławił, ta, która cię właśnie uwiera, to zagwarantuję ci, że zaczniesz ją lubić. Bo kochać to ja wiem, że musisz każdego, tak? Ja wiem, że muszę każdego kochać, ale chcę kochać, bo Bóg mnie ukochał. Lubić nie musisz niby, ale wierzę w to, że Bóg jest tak cudowny, tak niesamowity, że może twoje nielubienie tej osoby przemienić w miłość do niej, niesamowitą radość z przebywania z tą osobą. Naprawdę, to jest pewne. Tak chciałam jeszcze to powiedzieć. Chciałam też powiedzieć, żebyś modlił się i prosił do Boga, jeżeli masz naprawdę problem z tym, żeby komuś przebaczyć. Powiem wam tak, Bóg mi wiele przebaczył. Ja sobie o tym myślałam. Przecież Bóg mi przebaczył każdy grzech. Wszystko mi przebaczył. Dlaczego ty stawiasz siebie wyżej trochę nad Boga i nie jesteś w stanie przebaczyć komuś, kto cię tam, nie wiem, nie zauważył na przykład. Albo nie uśmiechnął do ciebie. Naprawdę, powiem wam, to jest naprawdę bardzo istotne, żebyśmy stawiali miłość, miłosierdzie Boże ponad wszystko dla drugiej osoby. Okaż brak zainteresowania zadanym raną. To też jest ważna sprawa. Po prostu nie rozmyślaj nad tym. Wiecie, kiedy ja mam... Niektórzy mnie znają bardziej, więc wiedzą, że jak ja wejdę w jakieś rozmyślanie nad jakimś tematem i podważanie motywacji, czy szukanie drugiego dna, to ja potrafię dojść do takich rzeczy, że... No tylko później się śmieję z tego, aczkolwiek to wcale nie jest śmieszne, ponieważ to mnie niszczy. I tak naprawdę, kiedy ty zaczynasz rozmyślać, wiesz, myjesz naczynia, idziesz samochodem, ale ten to w ogóle nie, no a tamten mi powiedział o tym, że on po prostu, nie w ogóle, no do czego on się nadaje i tak dalej, to powiem ci szczerze, to po prostu w tobie rośnie korzeń zgorzknienia wobec tej osoby. I daleko nie patrzeć, kiedy zaczniesz unikać tej osoby, kiedy będziesz się tylko do niej uśmiechał. No fajnie, że jesteś. Do widzenia. Więcej nie, na dystans. Do tego nas Bóg nie powołuje, kochani. Nie mówię, że musimy teraz, wiecie, wszystkim się rzucać na szyję, niesamowicie po prostu radować się i w ogóle, ale wierzę w to, że Bóg nie chce pozwolić w twoim życiu na taką postawę, że ty wejdziesz w taki korzeń rozpatrywania czyjejś motywacji, dlaczego ktoś coś powiedział, a czego nie powiedział. Wiecie, ja mówię o rzeczach takich banalnych, ja nie mówię o jakichś trudnych rzeczach, nie? Kiedy, nie wiem, współpracownicy są chrześcijanie i ktoś kogoś oszukał, to są poważne sprawy. Ja mówię, wiecie, o takim funkcjonowaniu, żebyśmy my jako jedno mogli dojść do tego, żeby ten świat poznał nas po miłości właśnie wzajemnej, po miłości, po szacunku wzajemnym, po tym, że, wiecie, po prostu kochamy siebie mimo wszystko. I gdybyśmy tylko powiedzieli sobie, w kościele nie mam rozwodu, jak w małżeństwie myśmy powiedzieli sobie z Arkiem, nie ma rozwodu. Gdybyś tylko powiedział, nie rozwodzę się z WDJ-em, dajmy, że tam, gdzie jesteś, nie rozwiodę się mimo wszystko. Mimo sytuacji, słuchajcie, nie ma sytuacji, której nie można by było rozwiązać. Nie ma problemu, którego nie można by było rozwiązać. Kwestia jest twojej postawy, pokory, miłości do drugiego człowieka, nawet wtedy, kiedy on ci nie powie, przepraszam, wybacz mi, zrobiłem wobec ciebie niefajną rzecz, nawet wtedy. Ale pojednanie, posłuchajcie mnie, to jest naprawdę najważniejsza rzecz, uważam, między nami ludźmi w kościele. Bez tego nie ruszymy dalej, bez tego nie zrobimy czegoś, nie poznają nas.
i miej w ludziach, miej o ludziach dobre myśli, nie negatywne, nie podejrzliwe. Miej o ludziach dobre myśli. Jezus o tobie myśli każdego dnia dobrze. Nawet jak ty sobie sam czegoś nie możesz tam, zrobiłem coś tam. Jezus o tobie myśli każdego dnia dobrze i cię kocha bardzo. Kochaj ludzi tak samo. Staraj się miłować ich niedoskonałości. I ja mam taką też zasadę, no staram się ją wcielać w życie. Kochaj ludzi, ufaj Bogu. Nie chodzi o to, że masz nie ufać ludziom, bo na zaufaniu budujemy, tak? Na szacunku wobec siebie, ale myślę, że chodzi o taką subtelną różnicę między tym, kiedy kochasz Boga, kiedy kochasz ludzi, ale ufasz Bogu w tym, że no, ludzie też potrafią cię zranić, tak? Gdzieś tam dopuścić, gdzieś możesz dopuścić w sobie jakąś urazę, bo ktoś coś zrobił albo nie zrobił. Po prostu ufaj Bogu, kochaj ludzi. Nie trwaj w złości. I kochani, ja tu miałam więcej przygotowane, ale naprawdę nie ma czasu. Chciałam tylko zachęcić was, każdego z was tutaj, ciebie i siebie, abyś każdego dnia wstawał z takim postanowieniem miłosierdzia wobec innych, wobec twoich przyjaciół, sąsiadów, wobec twoich znajomych, bliskich, żebyś każdego dnia wybaczał, nawet jeżeli ktoś gdzieś tam cię zrani. Naprawdę, powiem wam, te urazy to nie jest kwestia, że my po prostu nie dopuszczaj do tego, żebyś już poszedł w tych urazach. Nie dopuść do tego. Jak już coś ktoś zrobi nie po twojej myśli, nie zrozumiesz dlaczego, może czasem trzeba w duchu pokoju, jak się już uspokoisz, jak emocje opadną, pójść i porozmawiać. Na spokojnie zaprosić Ducha Świętego do tej rozmowy. I ja wierzę w to, że Duch Święty chce wszystko ci wyprostować w życiu. Chce, żebyś poznał prawdę, żeby ona cię wyzwoliła. Ale kluczem do tego, żebyś nie chodził w zranieniu, ale trzymał się z bratem i z siostrą tak, jest twoja postawa wobec naszych braci i sióstr. Amen. No, tyle. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć i zachęcić, jeżeli ktoś wie, że gdzieś tam dotknęłam jakiś czuły punkt albo gdzieś wie, że to jest jakby w jego życiu obecne, książka pastora Pawła Godawy, Niemo i piekło w kościele. To jest niesamowita książka. Myślę, że otworzy ci oczy i poznasz prawdę, a ona cię wyzwoli. Amen. To jeszcze ja. Kochani, bo właśnie tak chcieliśmy o tych relacjach dużo powiedzieć i każdy z nas chyba dużo ma na sercu w tym temacie. Ale mi przyszło chyba tak bardziej trochę, myślę, że podsumować to, co tutaj powiedzieliśmy. Wiecie, potrzebujemy relacji. Bóg nas stworzył do relacji i to jest niepodważalne. Myślę, że nie możemy tego przecenić. Nawet, wiecie, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a nawet sam Bóg nie jest sam. Jest w trzech osobach, także myślę, że bardzo istotny jest, ten temat relacji jest bardzo istotny w naszym życiu. Pastor Rob Thompson powiedział do pastora Pawła Godawy, o czym pastor pisze właśnie w tej książce, co Kasia polecała, powiedział takie zdanie, myślę, że ono jest bardzo cenne. To nie my decydujemy o tym, jaki będzie ostateczny efekt naszego życia. Zdecydują o tym ludzie, z którymi jesteśmy połączeni. Wiecie, myślę, że nie jesteśmy powołani do jakichś relacji, jesteśmy powołani do właściwych relacji, do właściwego budowania relacji, do właśnie wzrostu, do dojrzałości, do takich relacji, które wydobywają faktycznie z nas to, co najlepsze. Myślę, że Kościół tutaj jest takim właśnie gruntem do tego, żeby uczyć się budowania tych relacji właśnie w takim przebaczeniu, w zrozumieniu, w takim wzajemnym zasilaniu. I myślę, że to, jakie relacje potrzebujemy też tak praktycznie mieć w Kościele. I myślę, że to też przekłada się w ogóle na życie, ale to jest jakby taki nasz grunt podstawowy, że tak powiem, to potrzebujemy takich kilku wymiarów relacji. Potrzebujemy mieć relacje w górę, potrzebujemy mieć relacje z osobami, które są gdzieś w miejscu, w którym my chcemy być, do którego zmierzamy. I są to jakby naturalnie gdzieś tam wychodzi dla nas takimi osobami są powiedzmy rodzice, nauczyciele, ale tutaj w Kościele właśnie
są liderzy, mentorzy. Dobrze jest, jeżeli po prostu łączymy się z osobami, które są gdzieś dalej w życiu i widzimy to i chcemy też po prostu do tego miejsca dojść. Relacje takie poziome, czyli można powiedzieć relacje z osobami, które jesteśmy na podobnym etapie życiowym, na podobnym poziomie życiowym, duchowym. Jesteśmy bardzo często w podobnym wieku, tak, i w podobnym sezonie. I takie relacje też, one są takie najbardziej naturalne, takie najbardziej może oczywiste. Ale trzeci rodzaj relacji, które potrzebujemy mieć, to są relacje, można to nazwać w dół, czyli relacje, gdzie my dla kogoś jesteśmy jakimś tam przewodnikiem, tak? Jesteśmy kimś, kto jest, że możemy się dzielić naszą mądrością, naszym, stajemy jakby w miejscu już takiego autorytetu. I myślę, że dla każdego, absolutnie dla każdego z nas, jakby takie trojakie połączenia są bardzo istotne. Ja tutaj miałam też powiedzieć o takim praktycznym budowaniu relacji i myślę, że to jest ważne dlatego, że relacje to nie jest coś, co jest takie oczywiste, co nam się należy i coś, co się samo robi. Relacje, jak sama tutaj nazwa wskazuje, się buduje. Budowanie wymaga kilku czynników, i o których ja tutaj tak pokrótce wam powiem. Myślę, że tutaj dużo rzeczy zostało powiedzianych przez Krzysia i przez Kasię, więc ja to tak myślę, że będzie takim podsumowaniem. Budowanie wymaga odpowiedniego gruntu. Myślę, że takim odpowiednim gruntem jest nasze nastawienie, nasza otwartość na drugiego człowieka, na ten potencjał, który jest w drugim człowieku, na to, że faktycznie Bóg złożył jakiś dar w osobie siedzącej koło ciebie i że tak naprawdę możesz się tylko ubogacić tym, jeżeli spróbujesz ten dar jakby odkryć przez właśnie wspólne spotkanie, przez spędzanie czasu, przez otwarcie się na drugą osobę. Czyli odpowiedni grunt. Relacje długotrwałe, takie głębokie relacje potrzebują czasu. To się buduje w czasie, to się nie dzieje przez jedno spotkanie, to jest oczywiste, tak? Ale to wymaga iluś tam spotkań, iluś tam wypitych kaw, ale też iluś tam przeżytych wspólnie razem sytuacji, może zranień, iluś tam razy powiedzianego przebaczam. Relacje, według mnie, kto mnie zna, to wie, że ja jestem fanką planów i organizacji, ale tak naprawdę relacje potrzebują zaplanowania i potrzebują być w pewien sposób organizowane, tak? Oczywiście w relacjach jest pewien obszar takiej spontaniczności, gdzie, nie wiem, w niedzielę mówimy, hej, co robicie dzisiaj po kościele? No, może zjemy razem obiad, super. Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy budować długotrwałe i głębokie relacje i jakby chcemy łączyć się faktycznie z osobami, na których nam zależy, które widzimy, że jakby no, Bóg stawia je na naszej drodze, to musimy to zaplanować. Każdy z nas ma mnóstwo jakby rzeczy, zadań, jesteśmy w rodzinie, tak, pracujemy zawodowo i czas leci, ale dlatego wydaje mi się, że bardzo istotną rzeczą, taką zupełnie praktyczną jest zaplanowanie tego, żeby się z kimś spotkać, zatrzymać się na chwilę w ciągu dnia, żeby do kogoś zadzwonić, żeby wysłać SMS-a. My jakby tak w taki sposób też funkcjonujemy, że jakby weekendy mamy po prostu gdzieś tam też zaplanowane, nie? Wiemy, bo świadomie wybieramy, że chcemy się z kimś spotkać, tak? Zapraszamy osoby, ktoś nas zaprasza i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to zaplanować, żeby ustawić priorytety też w swoim życiu. Budowanie wymaga właściwych fundamentów i mogłoby się wydawać, to jest takie oczywiste w Kościele, tak, i łączy nas wspólna wizja zdobycia Wrocławia dla Jezusa i to jest fakt, łączy nas ta wizja, ale mamy te relacje między sobą i mamy te relacje gdzieś tam z osobami, które znamy gdzieś wcześniej i potrzebujemy sobie zadać takie pytanie, na czym faktycznie budujemy, do czego zmierza ta relacja, jakie są nasze założenia, czy mamy jakieś wspólne założenia, czy mamy jakieś wspólne cele. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby sobie zadać takie pytania, dlatego że może się okazać, że niektóre relacje po prostu musimy zakończyć i uciąć w naszym życiu, dlatego że one nie przynoszą życia.
I może to się wydawać takie może brutalne i że może traktowanie ludzi tak przedmiotowo przydaje mi się albo nie przydaje. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu tak jak właśnie pastor Rob Thompson mówił, że nasz efekt naszego życia jakby zależy od tego faktycznie, jakie mamy połączenia. I niektóre relacje po prostu zjadają nasz potencjał, zjadają nasz czas, zjadają naszą energię, a jakby nie budują, jest zaburzona czasami równowaga między dawaniem a braniem, tak? Nie możemy funkcjonować w relacjach, gdzie cały czas tylko dajemy, albo gdzie cały czas tylko bierzemy, albo gdzie nie możemy dać. Wiecie, to po prostu jest do takiego głębszego przeanalizowania gdzieś wewnątrz, ale faktycznie nie jesteśmy w stanie mieć ze wszystkimi relacji, tak? Jesteśmy powołani do właściwych relacji. Budowanie relacji wymaga pracy i wysiłku, właśnie tego, że są takie osoby, z którymi jest lekko, łatwo i przyjemnie, ale w Kościele właśnie też zwłaszcza po prostu jesteśmy połączeni w jakimś zadaniu, właśnie we wspólnej wizji i po prostu to też wymaga jakiejś takiej naszej pracy, naszego wysiłku, żeby czasami po prostu po jakimś tam ciężkim tygodniu właśnie poświęcić komuś czas, żeby dać coś więcej z siebie. Budowanie kosztuje właśnie ten czas, który jest taką chyba najcenniejszą tutaj walutą. Budowanie kosztuje nasze zaangażowanie emocjonalne, nasze zaangażowanie naszych darów, naszego potencjału, naszych zasobów i też wymaga właśnie odpowiednich narzędzi, to co tutaj wcześniej było mówione, że właśnie potrzebujemy nauczyć się w pewien sposób właśnie komunikować ze sobą, musimy nauczyć się jakby mówić o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, o rzeczach, które jakby no, razem gdzieś tam robimy, musimy uczyć się komunikować, tak? Nawet praktycznie pójść na warsztaty do Łukasza Gabrysia, który prowadził super warsztaty właśnie z komunikacji, ale potrzebujemy tego. Innym narzędziem jest właśnie ta gotowość przebaczania, że nie pozwalamy sobie na zranienia, nie pozwalamy sobie na to, żeby po prostu coś właśnie nas podzieliło. Zrozumienie takiej odmienności też, że właśnie jest, jakby ten ktoś obok nie musi być taki sam jak ja, ale jakby ja to szanuję, taki szacunek do siebie nawzajem. I ja to tak podsumuję jeszcze, że budowanie, tak jak budowa domu, potrzebuje kierownika budowy. I ja jestem przekonana, że potrzebujemy przede wszystkim budować relacje z Bogiem. Potrzebujemy przede wszystkim Jego siły, Jego mocy do tego, żeby iść dalej w życiu, ale też żeby budować zdrowe i głębokie relacje ze sobą nawzajem. Wiecie, otwierając się, chcąc budować głębokie relacje, otwieramy się potencjalnie właśnie na te zranienia, takie mniejsze, większe, jak komuś dajemy przystęp do naszego życia, ale wierzę, że właśnie mając przede wszystkim tą relację z Bogiem, który jakby kieruje nami, pokazuje nam drogę też wyjścia, daje nam siłę i moc do tego właśnie, żeby przebaczać, daje nam mądrość do tego, żeby budować właśnie właściwe relacje, daje nam też miłość taką, jeżeli my od Niego otrzymujemy miłość, to jakby naturalnie jesteśmy w stanie dać innym, nie jesteśmy w stanie dać czegoś, czego sami nie mamy i potrzebujemy przede wszystkim budować tą relację z Bogiem. I ja też chciałam polecić książkę. Tutaj polecam książkę, nie wzięłam od Jarka, ale widzę, że jest w księgarni Stephena Matthew, Budowanie zdrowych relacji. Myślę, że jest fantastyczna, naprawdę przyda się każdemu z nas. I myślę, że...